Już po raz 17 zespół szkół hotelarsko-turystycznych w Świdnicy zaprosił na galę bożonarodzeniową. Wzięli w niej udział władze miasta, samorządowcy z całego powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, reprezentanci służb mundurowych czy organizacji pozarządowych. Starosta podczas gali podsumował mijający rok i podkreślił, że 2016 był rokiem dobrym dla powiatu. W mojej ocenie, a powtarzam, jest to moja ocena, z którą pewno nie wszyscy się zgodzą, ten rok 2016 był dobrym rokiem. Był kolejnym dobrym rokiem w kontekście porządkowania i stabilizacji spraw dotyczących finansów powiatów. Na dzień dzisiejszy kondycja samorządu powiatowego jest naprawdę dobra. Mamy płynność, mamy pieniądze na to, żeby mieć własny wkład w przeróżne przedsięwzięcia, między innymi te w ramach regionalnego programu operacyjnego, jak i również w programach krajowych. Galę bożonarodzeniową uświetnił występ chóru z 3. Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Młodzież popisała się licznymi talentami od kulinarnego poprzez obsługę gości oraz po występy wokalne i kabaretowe. Oddawali swe, dawali swe, dawali swe, o Boże chwała, Boże chwała, o Boże chwała, na wysokości chwała, na wysokości chwała, pokój na ziemi, chwała, na wysokości chwała. Gala była również okazją do wręczenia nagród laureatom w konkursie na najpiękniejszą aranżację świątecznego stołu. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Chulecka i Anna Dąbrowska, drugie Emilia Laskę i Paulina Konarska, a trzecie miejsce zdobyła Natalia Hordaczuk i Sebastian Sienkiewicz. Spodziewałyście się wygranej? Nie spodziewałyśmy się, ponieważ konkurencja była naprawdę duża. Dużo naszych znajomych, dużo osób, dużo klas brało w tym konkursie udział i tak naprawdę przeszłyśmy przez dwie eliminacje. W pierwszej nie zajęłyśmy pierwszego miejsca, lecz trzecie, co też, że tak powiem, nas zdziwiło, prawda, że dalej jednak zostałyśmy bardziej może docenione. A co było waszą inspiracją? Naszą inspiracją tradycja, bo nasz stół jest tradycyjny i połączony z nowoczesnością. To jest nasz pomysł i nasze wykonanie. Jak pani może tam zauważyć na naszym stole, te podkładki, które są zrobione, one są przez nas zrobione z recyklingu, że tak można powiedzieć. Są to worki jutowe razem z koronką, pięknie, że tak powiem, długo szyte, przyszywane. Tak samo menu, to są deski znalezione przez nas i, że tak powiem, obrobione i udekorowane. I tak samo te gałązki, wszystko jest połączeniem glamour, takiego srebra z recyklingiem. Podczas spotkania goście chwalili przygotowane dania, a uczniowie ZSHT dzięki temu mieli już jeden z największych sprawdzianów za sobą.